to służyć, ja wiem czemu, zamazaniu i ukryciu prawdy. Takie stanowisko prokuratury i takie działania prokuratury. Dla mnie to jest sfabrykowanie dowodów. Wraca sprawa głośnego zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Rodzina oskarża jednego z prokuratorów o sfałszowanie dowodu. Czyja to jest wina, że te dzieci śpią na posadzkach rządzących, bo gdyby nie było zaniedbań wieloletnich, to by tutaj nas nie było. Gdzie nam pomaga? To, że nam zabrał świadczenia opiekuńcze, że zostaliśmy bez ubezpieczeń zdrowotnych. Taka to jest pomoc rządu naszego. Przed Sejmem protestowali opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Domagają się m.in. wyższych świadczeń. Te certyfikaty dzielą szkoły na lepsze, te prorodzinne i wszystkie pozostałe, czyli jakie? Gorsze, bo antyrodzinne. Czyli ministerialna kontrola programu Szkoła Przyjazna Rodzinie. Czwartek, 27 marca, Łukasz Sobolewski. Witam i zapraszam na wiadomości Telewizji Republika. Wraca sprawa głośnego zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Rodzina oskarża jednego z gdańskich prokuratorów o sfałszowanie notatki, jednego z dowodów w sprawie. Notatka miała dotyczyć spotkań jego ojca, Włodzimierza Olewnika, z człowiekiem przebywającym w zakładzie karnym, a jej sfałszowanie mogło mieć, zdaniem rodziny, wpływ na decyzję sądu o uniewinnieniu policjantów zamieszanych w sprawę. To jednak tylko jeden z wielu zarzutów kierowanych pod adresem wymiaru sprawiedliwości przez bliskich zamordowanego biznesmena. Materiał Karoliny Tomaszewicz. Jeden z bardziej mrocznych przykładów patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po 13 latach od porwania przybywa pytań. Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika ostatnio medialnie ucichła. Rodzina nie wierzy już w jej wyjaśnienie. Nie wierzę w to państwo. Nie wierzę I już koniec, za późno jest, żeby taką wiarę odzyskać, ponieważ, jak ja powiedziałam, kończą się terminy. Trudno uwierzyć w dziwny zbieg okoliczności, ciąg rażących błędów, zaniedbań policji, prokuratury, sądów, służby więziennej. Nie oszukujmy się, tych przypadków jest tak wiele i co byśmy nie tknęli jakiś wątek, tam ciągle coś wychodzi. Trzej skazani porywacze wieszają się w swoich celach. Policja gubi ważne akta sprawy. Giną nagrania z monitoringu, najważniejsze dowody, ślady nie są zabezpieczone. Świadkowie nie są przesłuchani. W aktach są sprzeczne zeznania, fałszowane są dowody. Próbki DNA, które miały być pobrane ze zwłok, pochodzą od różnych osób. Ta próbka w pewnym momencie została zagubiona i w ostatecznej opinii biegłych nie znalazła się. Okazało się, że do tej pory nie zostało ustalone, kto jest, czyje jest to DNA. Podczas późniejszych czynności było włamanie do tego prosektorium, zaginął monitoring. 3 miesiące temu sąd uniewinnił 2 policjantów kierujących grupą, która miała znaleźć porwanego, gdy jeszcze żył, i porywaczy. Sąd Okręgowy w Płocku uznał, że to prokurator był gospodarzem postępowania. Choć policjanci popełnili niemałe błędy, nie stanowi to o konieczności potraktowania ich jak przestępców. Gdyby policjanci pracowali tylko normalnie, to udałoby się ująć sprawców i uwolnić Krzysztofa. Policjanci byli oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, które mogło narazić Olewnika na śmierć. O to, że źle zabezpieczyli miejsce przekazania okupu. Nie przesłuchali kobiety, która sprzedała Franiewskiemu telefon, z którego później dzwonił do rodziny. Były dowody na to, przez kogo jest przetrzymywany. Były dowody na to, kto kupił telefon, z którego następowały połączenia. I w ciągu tych 2 lat nie można było zatrzymać sprawców. Zginęło nagranie monitoringu przemysłowego, zachowała się tylko część pokazująca Franiewskiego z tyłu. To on był szefem grupy, która uprowadziła Olewnika z domu w 2001 roku. Sprawcy kilkadziesiąt razy kontaktowali się z rodziną, żądając okupu. W lipcu 2003 roku porywaczom przekazano pieniądze, ale Olewnika nie uwolniono. Został zamordowany miesiąc później. Po 3 latach odnaleziono ciało. 6 lat temu sąd skazał zabójców Sławomira Kościuka i Roberta Pazika na dożywocie. Później ich ciała znaleziono powieszone w celach. Sprawa, jak w soczewce, pokazuje patologię III Rzeczpospolitej. My już nie mamy o co walczyć. Chcemy jak najbardziej wyjść na Strasburg i tutaj będziemy robić wszystko, żeby sprawa wyszła z Polski, bo ten kraj to jest jedno wielkie bagno, powiązane między sobą ludzie, kumplostwo, a nie w takim państwie ja nie chcę żyć. Komisja śledcza, która próbowała wyjaśnić okoliczności zabójstwa Krzysztofa Olewnika, wskazała na liczne uchybienia w pracy policjantów i prokuratorów. Część z nich według komisji powinna za to ponieść odpowiedzialność karną. Dziś Paweł Olszewski, który był wtedy w komisji, nie chciał wracać do sprawy. Nie zdąży, naprawdę. Ale już gramy. Objęty był też dziś minister sprawiedliwości. Gdy komisja skończyła pracę, Marek Biernacki jako jej szef zapewniał, że sprawę będą nadal monitorowali, pilnowali i jej nie odpuszczą. Od tej pory w sprawie wyjaśnienia śmierci Krzysztofa Olewnika nic się nie zmieniło. Karolina Tomaszewicz, Telewizja Republika. Wtargnięcie rosyjskich wojsk na teren wschodniej Ukrainy jest prawdopodobne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wynika z najnowszych analiz amerykańskiego wywiadu. Według nich Rosja zgromadziła wystarczające siły, aby planować szybkie zajęcie terenów sięgających aż po zachodnie granice tego kraju. Raport wskazuje również na fakt, że nagromadzenie rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy przypomina ruchy Moskwy sprzed inwazji na Czeczenię i Gruzję. Karol Jotyszewski. Rosyjska inwazja na Ukrainę jest coraz bardziej prawdopodobna, poinformowała na stronach CNN korespondentka tej stacji z Pentagonu, powołując się na nowy raport amerykańskich służb wywiadowczych. Amerykanie twierdzą, że w ciągu ostatnich dni pojawiły się sygnały świadczące o przygotowaniach Rosji do ataku na wschodnią Ukrainę. Amerykański wywiad ocenia, że Putin może zaatakować wschodnią Ukrainę, by połączyć Półwysep Krymski z Rosją. Rosjanie uderzyliby na 3 duże miasta ukraińskie: Charków, Ługańsk i Donieck. Teraz wojska rosyjskie skoncentrowane są w Rostowie nad Donem, Kursku i Białgogrodzie. Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, zrobi to w kwietniu lub w pierwszej połowie maja, ostrzega znany analityk wojskowości Paweł Felgenhauer. Na łamach magazynu Foreign Policy przekonuje, że okno możliwości dla inwazji otworzy się 1 kwietnia wraz z początkiem wiosennego poboru w rosyjskim wojsku, a skończy przed 25 maja, kiedy odbędą się wybory prezydenckie na Ukrainie. Za inwazją na Ukrainę przemawia trudne położenie gospodarcze zajętego przez Rosję Krymu. Infrastruktura półwyspu jest połączona z Ukrainą kontynentalną. To Ukraina jest źródłem niemal całej energii elektrycznej, wody i żywności dla Krymu. Rosja może opóźnić kwietniowy pobór i zatrzymać ponad 100 000 wyszkolonych żołnierzy kilka miesięcy dłużej, bo gdy przyjdą poborowi, rosyjska armia straci dotychczasową gotowość bojową. To z kolei da czas na umocnienie ukraińskiej armii. Kilka dni temu na antenie amerykańskiej telewizji publicznej ukraiński premier zapewniał: co się stanie, jeśli Rosja przekroczy nasze granice? Obowiązkiem każdego obywatela jest bronić naszego kraju. Będziemy walczyć. Na razie jednak ukraińska armia jest zdziesiątkowana i zdemoralizowana chaotycznym odwrotem z Krymu. Putin ma na tyle ważne powody, że może pójść na wojnę, nawet licząc się z dalszym pogłębieniem konfliktu z Zachodem. Tym bardziej, że amerykański prezydent przyznał wczoraj w Brukseli, że Moskwa nie musi się niczego obawiać. Oczywiście Ukraina nie jest członkiem NATO z powodu historycznych ścisłych związków z Rosją. Rosja nie zostanie usunięta z Krymu, ani nie będzie odstraszana od dalszej eskalacji za pomocą siły zbrojnej. Ani Stany Zjednoczone, ani NATO nie dążą do konfliktu z Rosją. Znacznie więcej niż potrzeba do przeprowadzenia ćwiczeń, którymi Kreml tłumaczył ruchy swoich oddziałów. Nie ma też żadnych sygnałów, że siły te zostaną wkrótce wycofane w głąb kraju. Tymczasem na wielu poligonach trwają ćwiczenia, a dziś zaczęły się kolejne. Siły powietrzne na południu Rosji trenują atak na cele naziemne. Sytuacji z niepokojem przyglądają się też polscy analitycy. Proszę zwrócić uwagę, jak Zachód nie mrawo i nie chce uczestniczyć w tym konflikcie. Wydaje mi się, że cały czas Amerykanie nie zmieniają priorytetów z zachodniego Pacyfiku i ze swoich wewnętrznych spraw. 21 marca, podpisując ustawę o aneksji Krymu, Putin zapewnił, że nie chce rozbioru Ukrainy. Czy można wierzyć w tę deklarację? 3 tygodnie wcześniej zastrzegał, że Rosja nawet nie rozważa aneksji Krymu. Odpowiedź nasuwa się sama. Karol Jałtuszewski, Telewizja Republika. Ponad 50 minut trwała w Watykanie prywatna rozmowa papieża Franciszka z prezydentem USA Barackiem Obamą. Było to pierwsze, bardzo oczekiwane przez amerykańskiego przywódcę spotkanie z Ojcem Świętym, o którym wypowiada się on z uznaniem i podziwem. Po zakończeniu rozmowy w papieskiej bibliotece, w czasie drugiej publicznej części audiencji z udziałem amerykańskiej delegacji, zarówno papież, jak i prezydent często uśmiechali się i wymieniali serdeczności. Obama podarował Franciszkowi skórzaną szkatułkę z nasionami owoców i warzyw pochodzącymi z ogródka w Białym Domu. Poprosił też Franciszka, by modlił się za niego i za jego rodzinę. Obaj pożegnali się zaś długim, serdecznym uściskiem dłoni. Wcześniej prezydent USA w wywiadzie dla włoskiego dziennika Corriere della Sera z uznaniem mówił o walce Franciszka z ubóstwem i nierównościami na świecie. Franciszek błaga nas, byśmy pamiętali o ludziach, o rodzinach, o biednych. Zachęca nas, byśmy się zatrzymali i zastanowili nad godnością człowieka, podkreślił amerykański prezydent w rozmowie z największą włoską gazetą. Poprzednio Obama odwiedził Watykan w 2009 roku. Na audiencji przyjął go wówczas papież Benedykt XVI. Po aneksji Krymu przez Rosję codziennie pojawiających się informacjach o mobilizacji i manewrach rosyjskich wojsk mieszkańcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej coraz uważniej śledzą słowa wypowiadane przez prezydenta USA Baracka Obamę. Ten zapowiedział, że Stany Zjednoczone wzmocnią siły lądowe i morskie w krajach na wschodzie NATO. Tymczasem u nas wielu komentatorów i ekspertów coraz wyraźniej akcentuje kwestię potencjalnych zagrożeń, punktując słabe strony naszej obronności. Radosław Jankiewicz. Po spotkaniu z przywódcami państw NATO w Brukseli prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama mówił, że po aneksji Krymu przez Rosję Ameryka musi zwiększyć swoją obecność w Europie Środkowej. Sugerowałem szefom państw członkowskich NATO, że analizujemy plany działania w razie zagrożenia, by upewnić się, że są one aktualne, że stała obecność naszych sił w państwach, które mogą czuć się zagrożone, będzie zrealizowana. Na pokładzie samolotu lecącego z Brukseli do Rzymu doradca prezydenta USA do spraw obrony Ben Rhodes mówił dziennikarzom: będziemy nasilać rotację amerykańskich sił lądowych i morskich u sojuszników z NATO jako uzupełnienie sił powietrznych paktu. Celem tych nowych rotacji ma być osiągnięcie ciągłej obecności naszych wojsk, tak by uspokoić naszych sojuszników w Europie Wschodniej i pokazać im, że NATO jest gotowe w sytuacji agresji zagwarantować obronę państwom członkowskim. Jednak według polskich ekspertów od obronności zapewnienia administracji Baracka Obamy o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce i państwach bałtyckich niekoniecznie musi oznaczać znaczne zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w tych krajach. Wydaje mi się, że cały czas Amerykanie nie zmieniają priorytetów z zachodniego Pacyfiku i ze swoich wewnętrznych spraw. Na pewno może się pojawić dla Polski szansa pozyskania pewnych zdolności, bo Amerykanie będą bardziej skłonni naszymi rękami ustabilizować tutaj tę równowagę w regionie. Na razie jednak polska blisko 100-tysięczna armia ma wiele problemów. Zdaniem specjalistów reforma systemu dowodzenia wojskiem przekształcająca dowództwa 4 rodzajów sił zbrojnych w 2 centralne na czas pokoju i na czas wojny, która weszła w życie na początku roku, wciąż nie działa dobrze. W polskiej armii jest więcej oficerów i podoficerów niż żołnierzy, a ustawowy współczynnik 1,95% PKB, który ma finansować modernizację armii, nie jest przez rząd Donalda Tuska dotrzymywany. W latach ubiegłych były liczne problemy. W latach 2008–2012 MON zwrócił do budżetu państwa 8 miliardów złotych. Nie wykorzystał takiej wielkiej sumy pieniędzy. Dużym problemem jest brak nowoczesnego sprzętu. Przede wszystkim musimy mieć zdolność do własnego rozpoznania satelitarnego i napowietrznego, indywidualnie, bez sojuszników. Po drugie, potrzebujemy pozyskać zdolności uderzeniowe na dużą odległość po to, żeby mieć zdolność odstraszania. Wspomniałem o okrętach podwodnych. Być może jakimś rozwiązaniem będą rakiety JSSM, które negocjujemy z Amerykanami na naszych F-16. Również musimy mieć obronę powietrzną z prawdziwego zdarzenia. Tylko w graniczącym z Polską rosyjskim okręgu kaliningradzkim stacjonuje około 800 czołgów. W Polsce jest ich 900, z czego tylko połowa w miarę nowoczesnych. Do tego bardzo prawdopodobne jest, że w Kaliningradzie stacjonują mobilne rakiety manewrujące Iskander, które w swoim zasięgu mają obszar prawie całej Polski. Współczynnik mobilizacyjny Wojska Polskiego, czyli liczba przeszkolonych rezerwistów do całej populacji kraju, jest katastrofalnie niski. Na 38 milionów Polaków niewiele ponad 100 tysięcy to przeszkoleni rezerwiści. Według ekspertów należy myśleć o chociaż częściowym przywróceniu obowiązkowego poboru do wojska. Musimy maksymalnie przeszkolić dużo ludzi, tak aby oni potrafili posługiwać się bronią. Oni nie muszą latać na F-16. Wystarczy, żeby oni umieli strzelać, tak, i wiedzieli, jak się zachować w ugrupaniu wojskowym, w drużynie, w plutonie, w kompanii. Żeby przeszkolić człowieka, żołnierza, takiego wyszkolić, takiego strzelca, no to trzeba 3–4 miesiące, nie więcej. Odebrałem. Dziś, tak jak w czasach Układu Warszawskiego, nasze najlepsze jednostki wojskowe stacjonują niedaleko granicy z Niemcami. Pytanie, czy w dzisiejszej sytuacji i przy realnym zagrożeniu ze strony Rosji nie należałoby przenieść ich bliżej wschodniej granicy, bo w wypadku wojny Polska powinna choć przez kilka dni bronić się sama. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika.